Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru, a dokładniej na Polach Rzezi. Więc Zrozumiałem. cóż, pola rzezi, na Polach Rzezi czeka nas mnóstwo rzezi. To nie było w żaden sposób oryginalne, wiem. Wy, wojsko, was wysłać, Bóg Sabalik Tan, tak, ja być Blanek Mach, ja zabrać was do Kratatuk. Nie, przybyliśmy cię zabić. Czekajcie, zanim zabijemy tego pana. Muszę sobie chyba czymś zwilżyć kardioku. Dobra. Orki. Ta, orki. Orki, 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 orki. Nie mam sobie równych. Zrobię co w mojej mocy. Chyba nie obrazi się, jeżeli biję tam w sztylet, w plecy czy dwa. No, te orki są całkiem niezłe. Upiorny wojownik orków jakiś. Niedługo orki będą miały co jeść. Co mogę dla ciebie zrobić? Gotów, zrobione. No i więcej tu przybywa. Czas chyba zacząć coś kombinować. Nie, na przykład. Co trzeba zrobić? Klasycznie. Kula ognia na przykład. Gatun, zobacz. A to jest jakiś ich kapłan. Trzeba coś zrobić jak należy. Wiecie co, z kapłana zdejmiemy jak zwykle. W pierwszej kolejności. Tych nawet nie drasnęło, szkoda. Jestem zgodny. Potrzebujesz mnie? Dobra, kapłan padł. Jak zwykle. Albo i nie padł. Dobra, w takim razie przyjmiemy inną taktykę. Tutaj puścimy wyładowanie, a kapłana spróbujemy uciszyć. Chociaż na tym poziomie zapewne zazwyczaj mają i tak atut, który im pozwala rzucać, będąc uciszonym. No cóż, spróbować nigdy nie zawadzi. O, tak jak mówiłem, jest uciszony i dalej rzuca swoje denerwujące czary. To może spróbujemy go podusić trochę? Nie, bo duszenie trwa trochę za długo. Zanim by się skończyło, to chcielibyśmy dojść do tego pana i chcielibyśmy sami przejść przez to duszenie. O nie, rzucił płaszcz strachu. To jest wkurzający czar. O, musz. Nie mu, okej. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Chcę, żebyś wbił parę sztyletów w plecy, ale to ci się nie uda, to znowu zostałeś sfokusowany. Myślę, że mogę wykonać twą prostę. Możesz w porządku. Ten płaszcz strachu może okazać się. Dobra. Skończył mu się, nieważne. Okej. To by było na tyle. Zobaczmy, co my tu mamy. O, jakiś pas, jakiś pierścień, kasaki, inne rzeczy, zaraz się tym zajmiemy. Zobaczmy, mikstura duchowego pancerza. Ble, gdzie tu mam jakieś mikstury. Tu. Laska większej odporności na zaklęcia plus 5. Plus 2 punkty obrażenia trucizny. Całkiem fajna laska. Chyba ją zamienię. Laska dziwaczności kogoś tam. Ponadto pas czarnej kory, regeneracja. Ty masz już jakiś pas? Ty nie masz pasa. Więc dostaniesz dodatkową regenerację. Ochrona plus 2. Premia do pancerza. Nieciekawe. No i jeszcze szeregowcy coś mieli. Aha, ty jesteś przeciążony. A tak, już nie jesteś. Trochę.
Błyskotek, jakiś topór bojowy, kolejny klucz. Kolejne błyskotki. Już mamy dwa klucze. To jest topór dusz. 1K8 plus 3 przekleństwo. Czyli ten przedmiot jest przeklęty. Może nie do końca. Siła woli plus 1. Wampiryczna regeneracja. Obłęd. Tak nie zamierzam się tym posługiwać. Jestem. A, to są jacyś więźniowie. Więc uwolnijmy ich. Jak jest w porządku. Siema, jesteście wolni. Chwała Angazarizowi obdrodzili. Dziękujemy za uwolnienie. Jestem Zol, przywódca tej skazanej na zakładę wyprawy. Czy nie zdarzyło się wam natknąć na naszego towarzysta, nasza młodego kapitana Sarolona? A miło cię poznać, Solu, nie ma za co dziękować. Niestety mam złe wieści. Nie widziałem tutaj nigdzie żadnego kleryka. To niedobrze. Obawiam się, że musisz więc złożyć najgorszą ewentualność. Sarlon był młodym i doświadczonym kapłanem, to jednak nie powstrzymało go od prób zyskania sobie sławy. Musimy wrócić do naszego miasta i powiadomić królową, że nie udało nam się ochronić młodego Sarlona. Nie ucieszy jej to. Będziemy pamiętali o Sarlonie. Może gdzieś go jeszcze żywego znajdziemy. To bardzo szlachetne z waszej strony, podróżnicy. Nie mam teraz nic, co mógłbym wam podarować, lecz jeśli nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują, znajdę sposób, by was wynagrodzić za dobry uczynek. Żegnajcie. Och, nie mogę się doczekać przyjemnej podróży. I uwolniliśmy uwięzione elfy. Słucham. Dobrze z nas ludzie. A, jesteśmy w jakimś obozowisku. Zamieniam się, już się robi. Zobaczmy. Wow! To nie było tego warte. O nie. Tyle robot. Zobaczmy, co da się zrobić. Co idioci stawiają pułapki przy wejściu do namiotu. To nie było zbyt miłe. Jakieś strzały, jakieś. Co to ma być? Zaklęcie dotyk kula. Blech. Gotów. Tak, nigdy nie używam takich rzeczy. Twoje życzenia? Zobaczy, czy przypadkiem nie ma tutaj jakichś pułapek? Chyba nie jestem. Ma. Albo i są. Gotów. Wiecie co? Odsuńcie się wszyscy, kiedy Łotrzyk będzie próbował rozbroić tą pułapkę. A, to mu się udało. Słucha, w porządku. W porządku. Tak, sterta gruzu jest zamknięta na klucz. A, kasa. Jakaś kusza, strzałki. Takie pawęże już mamy, to są te same pawęże. Plus 4 przeciwko pociskom. Natomiast to może być ciekawe. Glois, plus 3, plus 3. Chyba mamy lepsze kusze. Tak. Ty natomiast masz plus 2, plus 3 i dwukrotny atak. Ty natomiast masz plus 2, plus 3 i trzykrotny atak, więc nic specjalnego. Pierścień swobody ruchów. Czy ktoś jeszcze nie ma swobody ruchów? Bart i czarodziej. No to czarodziejowi się przyda. Niewidzialność raz dziennie. Zamienisz to na pierścień swobody ruchów. I co tu jeszcze mamy? Kasa, kontrolowanie nieumarłych. Pojadasz. Może się to kiedyś przyda, może. No i ty jesteś znowu przeciążony. I brawo, już nie. Możesz na mnie liczyć. Liczę, że zdezaktywujesz wszelkie pułapki, które się tutaj znajdują. Gotów, zgoda. Chyba nie ma żadnych. Jest zgoda. Wyzwanie Ifrita i trochę pocisków dla kapłana. Pocisk siłowy. Ty możesz przyzywać? Nie możesz przyzywać, więc tutaj to nie wiem komuś innemu. Ty nawet możesz tego używać. O. Może kiedyś się przyda. Może. Może. Chyba. Dobra. Udało się nam oczyścić drogę z gruzu. Nagniły topielec, lodowy zombie. A cóż za wesoła kompania. W czym mogę pomóc?
tak? Zimne kości. Czego? Ubijcie te zimne kości. Albo spróbuj je odegnać. Halo? Spróbuj je odegnać. Coś na nich nie działa. Wysłanie umarłych. No cóż. To zadanie godne mojego kunsztu. No cóż, no cóż. Tyle roboty. A tak mało czasu. Chyba. Pozostaje nam zwykłe porąbanie wszystkiego na kawałki. Na co cię stać? Niedługo kruki będą miały co jeść. Na co cię stać? La. Zabijamy sobie lodowe kości na kawałki. No cóż, taka robota. Jest tu więcej do powiedzenia. Zresztą patrzcie, jakie to całe obozowisko jest pełne kości różnych i tak dalej. Legion Chimery to czasami potwory. Dobra. Oczywiście zostało oczyszczone. W jakikolwiek sposób mielibyśmy to rozumieć. Piorny elf wojownik. Piorny ork wojownik. Wow. Zorganizowali sobie tutaj niezłą ustawkę. Nie mam sobie równości. Chyba się przyłączymy. Grrr. Jau. Ciap, 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 ciap. No cóż, jest dużo tutaj do wydania, za tym, że się bijemy. Wszystko, co rusza. No mam nadzieję, że nie rzucą się teraz na mnie z okrzykiem. Grrr. Zabić Lisza. Lisza, powiadasz? No, patrzcie, trupy zamarznięte w lodzie. Przypominam, iż nadal jesteśmy na północy. Bo to jest chyba ten Lisz. Jestem jeszcze lepszy niż kiedy byłem śmiertelnikiem. Głupcze, nie potrzebuję twojego łaskawego oczyszczenia. Ale życie i takie dostaniesz. Ale twój duch, całe to pole musi się udać na spoczynek. Trzeba je oczyścić. Pozwól mi oczyścić wodospad wodą święconą, którą ze sobą zabrałem, a wtedy będziesz mógł spocząć. Wystarczy. Już zbyt długo zniszczyłeś moja pola. Nadszedł czas na twoje oczyszczenie. To jest ten kapłan, którego szukaliśmy. Postanowił pójść na soluwa z Liszem. Nie udało się. Na 9 piekieł! Czy masz zamiar zniszczyć również i mój dom? Tylko tędy przechodzimy. Nie, nie. Twój dom, ciebie i wszystko, co się ma z tobą, jakikolwiek związek. Bla, 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 bla. Mam świetny pomysł. Nawrzucajmy im obszarówek. To zazwyczaj działa. Weź sobie przyzwanie bosowskiej mocne, czemu by nie? Co mam zrobić? Niezłe obrażenia, muszę powiedzieć. Zamieniam się w słuch, już się robi. Czy ten już dalej żyje? Dalej żyje. Ty już rzuciłeś swoje zaklęcie? Chyba tak. Więc rzucaj kolejne. Wow. To się nazywa jazda.
Stanisz dalej żyje? Tak. Może i nie. Nawet nie zauważyłem, kiedy padł. Całe światło zasłaniało sytuację. No dobra. Tutaj ten pan coś wpuścił. A, włączył niewidzialność. O, skrzypce! Patrzcie, mamy skrzypce. Gotowy w każdej chwili. Świetnie. No nie, panie, nie będziesz nas ogłuszał. I nie żyjesz. Dobra, zobaczmy, co to za skrzypce. Przy okazji mamy trochę zbędnych rzeczy do powyrzucenia. A, mamy jakieś rzeczy. Stożek zimna, których nie używałem nawet. Skrzypce, wola wydrążonych ludzi. Raz dzień przywołuje cienie, które zaatakują wybrany cel. Brzmi słodko. Gotów. W porządku. Gotów. Przy okazji, gdzie to stał ten kapłan? Sporo rzeczy. Wow, ile złota. Trochę ich nie widać tutaj na tle tego niebieskiego. Tutaj chyba stał ten kapłan. On chciał wlać tu wodę święconą. A my musimy dokończyć jego misję. Fiolka wody święconej. Jakaś kolczuga. Zaraz to zbadamy. Ekwipunek pełen. Kurczyga plus 1. Nie. Młot bojowy plus 2. Plus 1K4 od elektryczności. Nie. Na sprzedaż. Natomiast te buty. Zwiększenia tempa ruchów. O, to brzmi całkiem nieźle. To damy tobie te buty. Bart nie ma żadnych butów. Słucham. No, jeszcze jakieś topielce kolejne przychodzą. W porządku. Zobaczymy, co tu jest. Uuu, jakiś fikuśny bełt. Plus 5. Wow. To oznacza fajnie. Czego? Przepraszam. Moje wyczulone zmysły są do. Idziemy dalej i. No cóż. No, dalej! Gdzie Bart? Tutaj jesteś. No, ty jesteś chory. Mam rację, tak, jesteś chory. Na szczęście nasz paladyn potrafi leczyć choroby od ręki. Jedna z fajnych cech posiadania paladyna. Otóż nie. No, czegóż chcesz teraz ode mnie? Chyba. Jakieś rozdrobne. Łapka, cofaj. Myślę, że może się cofnąć jak zwykle. Co my tu mamy? Opóźniona kula ognia i kij. O, ludzie. Czemu zawsze muszę mieć taki zapchany ekwipunek? Wow, kolejny tancerz, o nie. Już nie lubię tego pana. Zamieniam się w słuch. Zobaczmy, co potrafisz. Szczęście rzucił się na kapłana. Natomiast ta opóźniona kula ognia może się przydać. Wiecie co, zapiszę i. Tak. Właściwie mamy pewnie nowe czary jakieś. 8 poziomu nie mamy. Z tego 5. Co by tu wziąć 5? Nie mamy za bardzo fajnych czarów 5 poziomu, więc nie wiem. Pioruny kuliste może. 4, 3, 2, 1 nic. W porządku. Kolejny tancerz. Nie mam sobie równych. Nie wygrasz. Go też zabijemy. Gotów, dobrze. To wszystko, na co cię stać? Świetnie. No tam jest kolejny tancerz. No szybciej, no szybciej, no szybciej. Zdycha.
Masz walczyć dwiema brońmi. Okej. Już się robi. Coś strasznie mało dają doświadczenia te tancerze, mimo że są dosyć trudne w zabiciu. Trzeba coś zrobić jak należy. No nie, to się cofnie. Nie chcesz tankować tego pana. Trochę przypomina tanka z Left 4 Dead, przyznacie. Morderstwo najpodlejszą sztuk. Zwycięstwo. Okej, jest tutaj ta sadzawka. Gotów, załatwione. Pozostaje nam nic innego jak tutaj wejść do niej, wrzucić tą wodę. I tada! Właśnie oczyściliśmy pola rzezi. Może właśnie dlatego nie chciało to działać. Jestem. Odpędzanie nieumarłych. Już się robi. Ponieważ to pola rzezi jakoś były zanieczyszczone czy coś. No nie wiem. Wow. Co to ma być? Potrzebujesz mnie? Nie wiem, ale na pewno przyda się parę obszarówek. Parę obszarówek zawsze się przydaje. Słucha, zrobione. No to łatwizna, koblizna. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza. Wow, prosto w nas. Nie było zamierzone. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Oczywiście. Gotowe. Zrobisz. To wszystko? Na co cię stać? Zobaczmy. Przywołamy sobie te cienie. To wszystko? Na co cię stać? Cholera. Myślę, że mogę wykonać. Słyszeliście ten dźwięk? To było właśnie to przywoływanie cieni. Śmieszne. Czerwony Abiszej. Chyba nie rysowaliśmy źle. A, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. No cóż, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pola rzezi. W następnym odcinku? No cóż, zobaczycie, co w następnym odcinku. Póki co, dziękuję za uwagę, jak zwykle, na razie.